tylko nieliczni ludzie widzą w gołębiach piękno, wdzięk, potrafią je docenić, a przede wszystkim potrafią poświęcić swój czas i otoczyć opieką. Józef Wania z Przysietnicy hodowlą gołębi zajmuje się od wielu już lat. Pasją do tych ptaków zaraził go jego tata. Hodowlą gołębi zajmuje się od dziecka, mając jakieś 14-13 lat. Tata miał takie gołębie ozdobne, więc zainteresowałem się tymi gołębiami pocztowymi, które no z dalekich tras wracają do domu, a te ozdobne tylko latały koło domu. Więc z tatą tak po troszeczkę rozmawiałem i po prostu ich likwidowałem, a wprowadzałem na to konto pocztowe. Od 1975 roku jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. O gołębiach pocztowych wie wszystko, czego dowodem są liczne medale, puchary i dyplomy. Jak sam opowiada, jego gołębie w konkursach zdobywały świetne noty. Były mistrzami i wicemistrzami Polski, a nawet olimpijczykami. Największy mój sukces na całym świecie to zdobyłem złoty medal, którego trzymam teraz w tej chwili w lewej ręce gołębia, który był złotym medalistą w RPA. Dlatego też mam tutaj do niego ten puchar, jak również dyplom z osiągnięcia na dystansie od 100 do 400 km. I on mi właśnie zdobył złoty medal olimpijski. Następna olimpiada była we Francji, 2 lata później, to mam następnego gołębia, tylko już zdobył brązowy medal olimpijski, ale to już we Francji, w mieście Lewin. Jeżeli chodzi o osiągnięcia Polski, to tutaj są wszystkie puchary. Mistrz Polski, wicemistrz Polski, ale jeszcze mnie nikt nie pobił na świecie w kategorii A, bo to są takie punktacje. 5 gołębi po 4 konkursy, które zdobywają od 100 do 400, miałem 32 koeficjenty u 39 setnych. Tego jeszcze rekordu nikt na świecie nie pobił. Gołębia pasja Józefa Wani stała się iskrą do otwarcia europejskiego gołębnika w Przysietnicy. To właśnie tu, w WG Bieszczady, pod jego opiekę, miłośnicy gołębi pocztowych z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Holandii i Belgii oddają na wychowanie swoje ptaki. W przysieckim gołębniku gołębie dorastają i przygotowują się, aby zostać mistrzami w szybkości lotu i precyzji docierania do celu. Ja się nimi zajmuję tutaj tak, jak można nazwać, małymi dziećmi, bo trzeba ich uczyć jeść, uczyć pić jeszcze, chociaż one umie, ale którekolwiek trzeba włożyć głowę do pojnika, żeby się nauczył. I pomału ich tutaj wypuszczam na obloty. One, gdy tylko wychodzą z gołębnika, to po naszemu hodowlanemu robią sobie zdjęcie. I on wie, gdzie wyleciał i tutaj już jego dom jest na całe życie. On to zapamiętuje, ma tam jakiegoś tego GPS-a w głowie, że nie pójdzie do innego gołębnika, bo on wie, skąd wyleciał i gdzie ma wlecieć na noc. To już jest jego miejsce zamieszkania. Przez całe życie. Mimo to, że on gdzieś w tej chwili nikt by nie wrócił z lotu, a ktoś go tam złapie, da mu jeść, nikt by chciał, żeby u niego siedział, nie? To on nie będzie siedział. Odżyje, dojdzie do formy i tylko i wyłącznie ma wrócić tutaj, na miejsce. Najpierw takie młode gołębie, które już troszeczkę dojrzały, bo one w marcu tutaj przyjeżdżały, do końca czerwca odbierałem ich tutaj, trenowałem i w lipcu zacząłem ich wywozić już na takie treningi. 5 kilometrów, 10 i tak co 10 dalej, nie? I pierwszy lot konkursowy był już, pracują jako zespoły na konkursy, nie? Tak samo jak kolarze na punkty. Więc pierwszy lot był na 105 kilometrów, już konkursowy. Następny był Kraków na 155 kilometrów. Trzeci lot było Jaworzno na 205 kilometrów. Strzelce Opolskie 305 i finał piąty lot na 460 kilometrów. Sprawdzianem nabytych przez nich umiejętności były zorganizowane w środę 13 września Międzynarodowe Mistrzostwa w Lotach Gołębi Młodych. Na podniebnym szlaku rywalizowało 799 gołębi, które miały do pokonania dystans około 450 km z Legnicy do Przysietnicy. Pierwsza dwójka gołębi przyleciała tuż przed 12:30, ale co ciekawe nie zwyciężyła. O wygranej nie decydowała kolejność przylotu, tylko wejście do gołębnika, co rejestrowały kamery. Przylot gołębi przyciągnął wielu obserwatorów. Wśród nich znalazł się burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, sekretarz gminy dr Beata Bodzioch-Kasnowska, miejscowi radni Rady Miejskiej Andrzej Rzepka, Tomasz Rzepka i Marek Wacek oraz naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Marian Kula. Na tą chwilę jest po locie finałowym, który odbył się w środę, zostało 760 gołębi, a zostało wysłanych 799. Jeszcze troszkę brakuje, ale niektóre jeszcze podchodzą. W kategorii legnickiego lotu zwyciężył gołąb pocztowy Antona Wasila z Czech. Sumą wszystkich lotów długodystansowych został gołąb pocztowy Roberta Zguda z Polski, zaś w kategorii drużyny najlepsze okazały się gołębie Dominika Ludczyka, też z Polski. Właściciele zwycięskich pocztowców otrzymali puchary, dyplomy i kluczyki do nowego samochodu osobowego. Teraz pozostaje tylko czekać na następną edycję takich mistrzostw. Życzymy dobrych lotów, a ptakom tylu powrotów, ile startów.